statek zaciągnąłem się, gdy w dzieckiem jeszcze był. Żegnować chciałem Filip! Stój! Co się stało? Gdzie ja jestem? Czemu ja jestem tam tutaj? Jakaś wyspa w ogóle tu jest? Jakiś statek tam jest w ogóle? O! Na szatę. Chyba nie zginęliśmy, tylko zostaliśmy porwani przez tego, kimkolwiek on był. Możliwe, ty. Zagroził nam, żebyśmy nie atakowali jego ludzi. Chyba się pomyliliśmy, to nie był Anti-X. Najprawdopodobniej. Ale jak lui to był Anti-X, jak mi się coś wydaje, on z nim współpracuje. To dlaczego mówiłby nam, gdzie go znaleźć? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ty, co to jest? Weźmy to ze sobą, tyda nam się. Ogólnie ładna wyspa, tak ci powiem szczerze mówiąc. Możemy tu poszukać czegoś przydatnego. Nie wiem jak chcesz. Ja żadnego karpia mu nie daję, oczywiście mówiąc. Co oni mają z tymi karpiami? Nie mam świętego pojęcia. Musimy znaleźć ten wulkan. No ale jest duży. No to ten większy, no po prostu płyniemy. No dopłyniemy już. Co to za gówno jakieś w tu jest? Dobra, stary. Chyba zaczynamy wkraczać na wulkaniczne tereny. No, właśnie widzę. 2 godziny płynęliśmy opie teraz tutaj. Ale będziemy mieli przypał, jak to się dowie, że to my zajebaliśmy statek. Wiadasz? Tak coś sądzę właśnie. Nie dowiedzą się. No w sumie tak, bo to statek później zatopimy ten statek później. Czy lepiej go oddać po prostu, jak myślisz? Nie. Lepiej go zatopić? Okej. Okay. Jesteśmy piratami, kradniemy, a nie oddajemy. I tego typa też wychujamy na tego karpia. Jakby do tego karpia tak jedziemy łowili. Pojebało cię, że będziemy kogoś łowili, hopie. Nie mam co robić, tylko karpia szukać. No właśnie, hopie, my musimy na świat uratować. No trochę bardziej mi się wydaje na... Trochę w prawo. SE mi się bardziej wydaje, troszeczkę. Pomiędzy E a SE. Ale powiem ci, jakby jakaś wielka ryba nam tu w ogóle teraz wpłynęła, albo jakiś wielki kurwa kraken, czy jakieś inne rzeczy, to bym się opie. Ty kraken, nie mam nadzieję, że jeżdżymy przez te piraski. Żywy. Kraken. Hej, ha, kraken, ale hej. Byśmy to zrobili doskonale morskim opowieścią. Wylał raz marynarz, który żywił się wyłącznie pieprzem. Sypał pieprz do konfitury i do zupy mlecznej. Ej, hajker, Fałszujesz! Na mnie lepszy jesteś. Śmierdzisz. Ty też. Bo my jesteśmy piratami. Stary, która godzina, bo ja nie ogarniam tego zegarka. To jest kompas. Piraci nie mieli godzin. Jak to nie mieli godzin? No nie mieli. Oczywiście, że mieli. Nie mieli. To gdzie zegary jakieś są? Nie stać nas. Tak, nie stać nas. Po prostu nie było wtedy czasu. Naszym zegarem jest słońce. No i nie wziąć tego zegara. Jakiego? No słońca. Aha. A to nie jest tak, że tu świat powinien być czarno-biały? Nie. No to jeszcze przed tym, jak był czarno-biały. Czy ten wulkan nie powinien być aktywny? Nie mam pojęcia, może nie jest aktywny, bo cała moc tego wulkanu jest teraz w tym laserze wielkim, że tam cały czas się robi cały czas. Ma sens. O, fuck. No dobra, trochę nie przemyśleliśmy tego trochę, obydwoje. Trochę pojechałeś.
Dobra, co za dużo, to jest zdrowo. Dobra, chodź na wyspę. Czekaj, musimy zatrzymać ten tylko ten, żebyśmy nie stracili statku. Dobra, zatkałem już. Dobra. To lecimy. Idziemy szukać Anti-X-a. Powiem ci, stary. Co to jest? Ale cieplutko. A! Ła! Nie róbmy tego więcej. Gdzie ty jesteś? Za tobą. A, dobra. Oberwałem trochę nogi, sobie połamałem. Stary. Patrz. To pewnie obozowisko Anti-X-a. Jak luj to jego obozowisko, nawet czuję siebie. Wygląda jak coś, co ty byś zbudował. Ja ładnie buduję. Taria zapal podnoszoną. Po drogo, czy jesteś w stanie na siebie założyć swój kombinezon w tym świecie? Nie. Może w tym świecie nie masz tego kombinezonu? No właśnie nie mam. A tu się pamięta, że tam się zmieniamy wtedy. Jezus. Chyba trzeba wejść na szczyt. Nie mam pojęcia, ale mam pojęcie takie, że zapaliłem to coś. Chodź za mną. Czekaj, co to jest? Spoko, ładny widok. No zajebisty, dobra, możemy iść. Myślisz, że tutaj to jest jakieś przejście, mi się wydaje. Jakąś stwory! Kto? Gdzie? Tutaj! I ty, jego duchy! Ała, ała, ała! Biegnę! Pomóż mi! Stary! Muszę sobie bananka pieprzyć! A! Dobra, stary, już ci idę pomóc. A, już to zrobiłeś. Zabiłem. Jak to zrobiłeś? Znaczy nie wiem, czy zabiłem. Pobiłem ją i uciekła. A. No to chodźmy wtedy, bo tu chyba jakieś przejście było. Co to jest? Chodźmy. Pieniędzy zajebałem. Uważaj na te gejzery. No przygotuj się, nie wiadomo, czy oni zaraz nie przyjdą. Ogólnie to jest taka sprawa... Chyba go tu nie ma. Znowu... Wstawaj, ty leniu śmierdzący. Nikogo tu nie ma. Nie ma, o Boże. Też widziałem Bydgoszcz. Dzień dobry. Ała! Nie, ty jest. Nie mów mi, że znowu muszę cię wskrzeszać. Ja pierdzielę, stary. Nie, tylko nie Bydgoszcz, tylko nie Bydgoszcz, tylko nie... O! O Boże! Dziękuję. Jego stwory! To po co ona mi pomaga? Pan nie mowa, ty co? Sorry. Chyba jest pijany. Widziałeś tu jakiegoś menela, co wygląda jak ja? To ty mnie okradłeś ze wszystkiego. Nieprawda, to nie ja. To ty. To nie ja. Anti. Ja jestem Filip, co 6 mroczny X. O. A nie Anti. To wypadł stąd, już nic nie mam. Jeśli przyszliście po karpie, to ten martwy z tyłu to ostatni, który mi został. Bo ten zwyrodnialec wszystko zabrał. Naprawdę? Popie, czy tu wszyscy muszą mieć karpie? Nie wiem, to jest chyba waluta tutaj. Co tu jest walutą? Karpiki szwajcarskie. Dobra. Ogólnie, po co by tu? Szukamy Anti-X-a. Szukamy Anti-X-a. On popłynął na wschód, by naprawiać karpiki. Kurwa, chodźmy stąd. Good plan, powiem. Na wschód, tak? Gonimy go. Ty! O nie!
Co? Musimy stąd szybko uciekać. Widzisz ten wulkan, co wybucha? O fuck. Ten chyba też zaraz wybuchnie. To, wiesz, co jest najgorsze z tym? Że? Że prawdopodobnie to, to, że świat się niszczy. A to nie powinniśmy zabrać z nami tego typa? A po co? I tak jest pijany. Prawda? Albo gorzej. Podnosz koszty. Ej, chwila. Czekaj, tak? Dalej. Szybko musimy to zrobić. Chłopie, nie możemy, musimy, mamy gdzieś więcej przemysł, około 30 minut, żeby uciekać i znaleźć Anti-X'a. Co zatem? Musimy znaleźć go, pokonać i to uciekać. Tylko teraz dlatego ci to się odwróci za szybko. Dobra, szybko ten. O nie. Nie wierzę w to. Stary, kurczę, nie wierzę w to po prostu. Już przynajmniej pierwszy świat, który wiemy, że został zniszczony. Nie wiadomo, ile zostało światów już zniszczonych już. Tak szczerze mówiąc, nie wiadomo. Ty też widzisz tego... Nieważne. Ktoś tam był. No tam jakiś kapitan. Możesz naprawić trochę? Bo chyba najechałem na wysepkę. No właśnie mówię te, no chłopie. Desek to ja tylu nie mam, żeby... Kurde, ciężko się będzie, deski się tu bierze jak woda leci. My musimy tu płynąć. Płyniemy prosto za Antiksem. Zabrałem wodą, kurde, pomyliłem z tym gaderek. Chłopie! Ja się pisałem na zdechnięcie w świecie, w którym jeszcze nigdy mi nie było praktycznie. Dlatego tu nie zdechniemy. Oby nie. Kurde, powiem ci, ciężko się zobaczyć z tą wodą. Bo tak jakby się nie kończyła nic. Z tego co on ty mówi przecież. Stary. Tak. Jeśli nie uda nam się tego przetrwać, pamiętaj. Nie powiem tak jak do Mrocznego, bo go nienawidzę. Ale będzie mi cię brakowało, jak ci zginiesz. Mi ciebie też, przyjacielu. Filip. Co? Coś się dzieje. Właśnie świat się chyba niszczy. O fuck. To znaczy, że świat się niszczy. Nie, stary, nie! Stary! Nie, nie chcę umierać! Filip! Statek trzeba naprawiać! Filip, nie, ja stąd spierdalam! Ale portalu nie mamy! Gdzie ty poleciałeś? No idiota! Wspaniale. Skończyłem na statku jako kapitan. Nie no, przerąbane. O. Jestem. Skąd ty się tu wziąłeś? Byłem pod pokładem, chciałem cię nastraszyć, żebyśmy się dobrze bawili. Aha. Przez te ostatnie chwile. Nie. Aaaa.